Ja raczej nie przedstawię konkretnych rozwiązań, bo pielęgnacja drzew to nie jest coś, czego można się nauczyć po jednym takim spotkaniu godzinnym czy dwugodzinnym, tylko wskażę pewne możliwości, wskażę na to, czego należy unikać, podam kilka negatywnych przykładów, podam kilka pozytywnych przykładów. Chodzi mi o takie rozpoczęcie zmiany sposobu myślenia, jeżeli chodzi o drzewa w mieście. Świadomość ekologiczna się budzi. Też nieprzypadkowy jest wybór tej zdjęcia na pierwszy slajd. To jest projekt w Gdańsku ogromnego centrum handlowego, który został tak zmodyfikowany, żeby zachować jedno duże drzewo. To jest ważne, to jest potrzebne i powiem, dlaczego to jest potrzebne. Myślę, że to jest główna tematyka. Mówi się o tym często w środowisku, tak nie do końca, może formalnie, że dobra pielęgnacja to taka, której nie widać. Nie widać jej skutków. To często też znajomi, którzy zajmują się przycinaniem, ja się nie zajmuję przycinaniem, to mówię wprost, mówią o tym, że dostają zlecenie na przycięcie drzewa, a potem zleceniodawca mówi, ale proszę pana, tutaj nic nie widać, to się nic nie zmieniło. Ale niech pan się przyjrzy, tu jest przycięta gałąź, tu jest przycięta, zapewniliśmy bezpieczeństwo temu drzewu, mimo że tego nie widać, bo nie ma radykalnych cięć. Natomiast przykłady radykalnych cięć są dostrzegalne wszędzie, w prawie każdym mieście w Polsce i tego nie trzeba pokazywać, bo to każdy widzi, każdy na to zwraca uwagę. Pokażę też, jak poznać takie drzewo źle przycięte, jakie są skutki tego złego przycięcia. Przede wszystkim skutki, jeżeli chodzi o ekosystemy, skutki, jeżeli chodzi o wartość tych drzew dla człowieka, ale też wspomnę o skutkach prawnych tego typu działań, bo to o tym też trzeba mówić, pamiętać.